Witajcie, panocki. Witajcie tego pięknego wieczoru styczniowego. Dzisiaj mamy znowu The Defense 3. Dzisiaj Eofroshan w składzie Wognar i Wognar, gdyż Arsona obecnie nie ma takiej możliwości, aby się dzisiaj zjawił, ponieważ po prostu jest w pracy. Minuty ciszy nie będzie niestety, bo nie ma na to czasu. I tak na nic dzisiaj nie było czasu, dopiero co wróciłem prosto ze szczyrku, ze snowboardu. Śmierdzę jak szmata i to taka niewyprana od dawna, ale ważne, że jest stream, ważne, że działa, ważne, że znowu coś można oglądać. I nie tylko dzisiaj, ale też jutro. Dzisiaj będą zresztą dwa mecze, dwa razy Best of One. Virtus Pro kontra Mousesports oraz bodajże ludzie z Peru, Gamers University Peru kontra DD Dota, ale to gdzieś tak za godzinkę. Także jeszcze coś dzisiaj zobaczymy. Dobra. Załyczę tylko kawy, bo ledwo zdarzyłem wejść. W domu 15,5 stopnia, bo nie zagrzane. Także też nie jest dobrze. Ale ważne, że jest Dota. Dobra. Pierwszy pick, a może najpierw bany. Pierwsze dwa bany ze strony Maus. Batrider i Nyx Assassin. Nic dziwnego. Po drugiej stronie Kotlet i Wisp. Też nic dziwnego. Pierwszy pick po stronie Virtus Pro to jest Darkseer, czyli bardzo, bardzo klasiko, bardzo, bardzo popularo. I teraz mamy dwa piki po stronie Mousesports. Mousesports, które jest teamem niemieckim, organizacją, która zresztą od dawien dawna w e-sporcie się znajduje, zresztą odkąd chyba się interesuje e-sportem. Kiedy to było? 2000. Trzeci, jakoś bym tak powiedział. Drugi? Czwarty? Nie wiem. Gdzieś tam wtedy w CS-ie powstał chyba Mousesports. Bodajże z tej gry to się wywodziło. I się rozwinęło jako multigamingowa organizacja, która jest też w Docie i bardzo fajnie. Po drugiej stronie Virtus Pro, również progamingowa organizacja rosyjska. Team, który w zasadzie mam takie wrażenie, że jest czarnym koniem teraz zawsze i wszędzie. Oni mogą wygrać z każdym. Mogą też przegrać z każdym. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. To jest tylko Best of One. Spojrzałbym na grupy, ale naprawdę nie miałem czasu. Myślę, że obydwa teamy wychodzą z tej grupy. Mousesports jest bodajże na pierwszym miejscu. O ile się nie mylę, mają 6-0. Virtus Pro jest gdzieś w czołówce, aczkolwiek musiałbym teraz zerknąć, a nie mam czasu zacząć, tylko czy w ogóle dobrze mnie słychać i tak dalej. Nikt nic nie patrzy, więc chyba mnie słychać. Nie mam jak tego sprawdzić, gdyż nie ma arsenowego laptopa. Ale jest okej. Okay. Dobra, dwa piki po stronie Maus już są. To jest Rubik i to jest Gyrocopter. Czyli Gyrocopter to jest najprawdopodobniej gracz Fata. Bo to on gra Gyrocopterem i bardzo fajnie nim gra. I bardzo nim lubi grać. I często się zdarza, że idzie nim na mid. Solo mid. Zobaczymy, czy w tym przypadku również tak będzie. I chciałem właśnie powiedzieć, że Mousesports bardzo lubi grać karierem, jakim jest Lifestealer, i Black bardzo, bardzo lubi go pikować. Ale jak widzimy, nie zagra nim, bo Lifestealer został spikowany przez Virtus Pro i do tego jeszcze jest Queen of Pain. Także będą się musieli zastanowić panowie z Niemiec, jaki jeszcze kary będzie po ich stronie, o ile w ogóle jeszcze jakiś będzie, o ile nie nastawią się na coś bardziej agresywnego i szybkiego. Ale raczej w obecnej, że tak powiem, metagame często i gęsto gra się na dwóch karierów. Przecież też semi-karierów, ale trochę ich tam ostatnio więcej jest niż jakieś, powiedzmy, pół roku temu. I mam ostatni pick. Cóż to Kuroki wymyśli? Przeciwko sobie na razie wierzę najprawdopodobniej Queen of Pain ma ten mid lane, bądź ma offlane solo. I jest też Darkseer, który on również będzie miał najprawdopodobniej solo. Chociaż też możemy go zobaczyć na midzie, ale przeciwko Gyrocopterowi raczej bym się zdziwił, gdyby tak było. Okej, jest Shadow Demon. Zastanawiam się, czy byłaby możliwość dla jednego bądź drugiego teamu ustawienia setupu pod trzy linie solo i dwóch roamerów, ale raczej nie w tym wypadku, czyli
ostatnie dwa piki nam powiedzą, czy to będą trójki, czy też 2,5, czyli 2 z dodatkiem Jungle Heroesa. Klink zbanowany po stronie Virtus Pro, także mało zgrające jako Dire go nie piknie. Jeszcze jeden ban. Już swój support mają. Mówię oczywiście o Mausports. Rubik i Shadow Demon. Ogólnie wydaje mi się, że ostatnimi czasy w Docie można powiedzieć, że tych wartościowych, tych bardzo wartościowych supportów jest mniej niż bardzo wartościowych karierów. I dlatego łatwiej jest chyba zbanować supporty, tudzież takie utility hero, niż wszystkich karierów, bo karierów zawsze sobie można tam jakichś ciekawych dobrać, ta pula gdzieś tam pozostaje wiele możliwości. A ostatnio często najwięcej zależy od tych playmakerów, od tych, którzy tam na początku chodzą po mapie, wspomagają. No i oczywiście od midlane'ów, którzy schodzą gdzieś z linii i nakręcają całą rozgrywkę. O dziwo, Magnus jako piąty ban, co się rzadko zdarza. Ale nie zobaczymy go w tej grze, co się zdarza często, że go nie widujemy. Jest też Bane Elementalny Disruptor zbanowani. I ostatni ban po stronie Mausports. Bane Elemental. Bane Elemental w zasadzie często jest pikowany przeciwko Lifestealerowi, ale sami go zbanowali. Mogą się również obawiać tego, że ten Infibule i ta masa Disable zadziałają dosyć niekorzystnie na ich lineup. Bardzo mnie w zasadzie interesuje, na jakiego tam jeszcze jednego kariera się zdecydują panowie z Mausports. Na pewno będą jeszcze potrzebowali offlanera. Klinks już został zbanowany przez Virtus Pro, także to nie będzie Klinks. Jest dostępny Bounty Hunter, jest dostępny Tide Hunter, Beastmaster, Furion ewentualnie. Także poczekamy, zobaczymy. Czwarty pick po stronie Virtus Pro w ciągu następnych 25 sekund. A jeszcze raz zerknę, czy wszystko ok. Mam na czacie pierwsze boty, które spamują cycka na kamerkach. Wyśmienicie. Jest Leszrak. Także trzeci Intelligence Hero. I z kim on pójdzie na linię? Oto jest pytanie. Jeżeli Queen of Pain pójdzie midlane, Darkseer offlane, to mamy Lifestealera z Leszrakiem i jeszcze jednym panem, który powinien ułatwić Leszrakowi lądowanie stanów. Najlepiej Range Hero ze stanem, ewentualnie jakiś slow. Też bardzo fajnie mógłby zadziałać. Mamy Enigmę po stronie Mausports. Enigma. Ona może być tym herosem, który zostanie posłany do lasu, ale może też pójść na offlane'a. Po drugiej stronie jest Enchantress, czyli ona będzie tym dobiegającym, że tak powiem, herosem, ma slowa i stana też może mieć od centaurów, siatkę. Także bardzo fajnie. Enchantress jest takim herosem, który dodaje też elementu zaskoczenia, bo gdy nie widzimy jej na linii, gdy widzimy na przykład tylko Lifestealera i Leszraka, no to tak jakby wiemy, że niby jest ten Enchantress, ale do końca nie wiemy gdzie, więc czasami ludzie ryzykują, czasami ludzie idą trochę za daleko i w tym momencie pojawia się Enchantress. Jej wszyscy przyjaciele z dżungli, Bambi, Centaur, Bamb i no, Bambus, Centaur, nie? I takie tam, które mają stany, siatki i tak dalej. No i wtedy jest niedobrze dla tych, którzy są po drugiej stronie. Tymczasem Mausports na swojego kariera wybiera Anti-Mage'a. I to dlatego banowali Bane'a. On by obniżył mu bardzo, bardzo mocno damage i mógłby go wyłączyć na bardzo długo z walki. Także dobry to był ban po ich stronie. A Magino będzie grał Sunblack, który to ostatnio bardzo często lubił grać Lifestealerem. Za to Lifestealerem gra w teamie Virtus Pro. Niech no zerknę, kto gra Lifestealerem i czy w ogóle moje bindy działają. Airman.
Mam nadzieję, że nie słychać mnie zbyt głośno, ale jakoś tak jak streamuję solo, to ten mikrofon w zasadzie zasłania mi pół monitora i muszę tak dosyć blisko niego siedzieć. Okej. Okay. Virtus Pro po stronie Radiant. Mousesports po stronie Dire i zaczynamy. Best of One dzisiejszego wieczoru w The Defense 3. Faza grupowa, która już się niedługo kończy. Jutro z Arsonem tiebreaker grupy A. Także już decydujące mecze w fazie grupowej, które rozstrzygną, kto pójdzie do upper bracketu, a kto do lower bracketu. Później będą playoffy, które będą jeszcze ciekawsze, także już zapraszam na jutro, od której nie miałem czasu zerknąć, ale wydaje mi się, że od 19 stream już będzie. No oczywiście wszystko napiszemy na naszym Facebooku, Steamie, wszystkich innych tam możliwościach, jakie tylko mamy. Obydwa teamy poszły do swojej dżungli w piątkę. Także nikt się z nikim na razie póki co nie spotka. Ward po stronie... Ward ze strony Virtus Pro po stronie Dire. Wizja na runę będzie bardzo ważna, tylko kto na tym idzie, będzie tą runę potrzebował. Kto na tym idzie, będzie grał. Fata żyrokopterem, czyli tak jak mówiłem, a po drugiej stronie Queen of Pain. Czyli w zasadzie dosyć logicznie i przewidywalnie. Black już zdobywa double damage'a. Aczkolwiek wydaje mi się, że to niewiele zmieni, bo po prostu ta linia będzie odpuszczona. Chociaż Darkseer, Santa. Już na pierwszym levelu decyduje się chyba na pójść na tą linię. No ale tak jak widzicie, ta decyzja jednak zostaje porzucona i wraca do dżungli, coś mi się wydaje. Prosty powód, musi zdobyć chociaż tak ten drugi, trzeci level, żeby miał i Ion Shella, i Serge'a ewentualnie, żeby uciekać Ion Shella po to, żeby gdzieś tam i harasować i zdobywać jakąkolwiek farmę. Także nabije level, myślę, i wróci, chociaż nie, nawet nie poszedł do dżungli, rzuca ta Ion Shella i liczy na to, że zdobędzie jakiś experience. Czwórka graczy tymczasem po stronie Mousesports we własnej dżungli. Oni odpuścili totalnie swoją dolną linię. Tutaj Lifestealer farmi swobodnie. Leszrak w lesie z Enchantress. Leszrak poszedł do lasu pulować. Powie, że nie potrzebuje w ogóle pomagać Lifestealerowi. On jest solo, nikt mu nie zagraża. Mają tutaj Warda, także cokolwiek by szło, to zostanie zauważone, chyba żeby szło na spoku. Last hity, jak widać, idą oko w oko, panowie karierowie. Lifestealer 7, Magina 7. I wydaje mi się, że w takiej sytuacji najbardziej prawdopodobna jest pierwsza krew na midzie. Po smoku gdzieś tam. O, właśnie. I już jest Leszrak, już jest Enchantress. Ale żyrokopter radzi sobie z nimi całkiem nieźle. Leszrakowi zostało, proszę Państwa, 6 punktów życia. Mimo wszystko udaje się Virtus Pro zgankować. Zdobywają First Blooda, konkretnie Enchantress. Także początek dla Faty, grającego żyrokopterem, nie za ciekawy. Początek dla Virtus Pro oczywiście bardzo dobry. I czekamy na dalsze rozwój. Agresywnie, od razu. Queen of Pain rzuca Shadow Strike'i. Ciągle na żyrokoptera. Te Shadow Strike'i będą dla niego naprawdę uciążliwe. Jeżeli nie będzie miał za szybkiej, jeżeli nie będzie miał jakiejś drogi do regeneracji. Tymczasem Darkseer zdobywa haste'a. Kręci się w dżungli, nie wiem czy to dobry pomysł. Jest sam przeciwko czterem, rzuca Ion Shella. Próbuje zestilować te spulowane creepy, zestilować doświadczenie Golda. Ale teraz już jest Rubik. Jest też Shadow Demon. To może być bardzo niedobra sytuacja dla Darkseera. Ma już tylko, że tak powiem, ćwiartkę czasu haste'a. Przybyła też Enigma. Disruption na nim. Teraz Malefic stan 1 i tylko 1, bo to jest jeszcze niski level tego skilla. I to wystarczyło Darkseerowi, aby jednak przeżyć i spokojnie wrócić do swojej linii. Enchantress ma swojego centaura, farmi las, Leszrak cały czas powinien zajmować się tym pulem, on doskonale wie, tak jak i wie doskonale cały Virtus Pro, jak działa mechanika linii. Oni muszą spokojnie tę linię jak najbardziej cofać, żeby Lifestealer mógł farmić bezpiecznie, im bliżej swojej wieży, tym lepiej. Chyba że zdecydują się w pewnym momencie na push. Tymczasem gdzieś tam na high groundzie w dżungli Dire, Kuroki i pas, dosyć blisko, mogą w każdym momencie przejść na ten mid lane. Tu jest Queen of Pain,
Czy Rubik ma jakiś smoke? Nie ma smoke, ale ma buty. Queen of Pain tych butów jeszcze nie ma. 330 golda. Leci do niej kurier. Nie wiem, czy tam jest butelka. Tak jest, jest butelka. I jest Midas, który to zaraz zobaczymy na live stealerze. Queen of Pain, dosyć mało życia. Fata tam ostro harasuje. Słyszę Darkseera na Sergiu, gdzieś tutaj wybiega. Chyba goni runę. Zdąży czy nie? Chyba jednak żyrokopter ją zdobędzie. Tak jest, on ma butelkę, także... obydwa Midherosy będą potrzebowały tych run. Nie będą za nimi goniły. Pierwszą z nich zdobywa Fata. Teraz rakieta trafi w Queen of Pain, to może być dużo damage'a. Nie, jednak to jest dopiero pierwszy level rakiety na trzecim poziomie, jak widać. Rocket Barrage. Jednak inwestuje póki co w ten skill, czyli liczy na to, że złapie Queen of Pain gdzieś tam, gdzie nie będzie klipów. Na razie udaje mu się to całkiem nieźle. Queen of Pain jeszcze jeden right click i ginie. Także Gyrocopter zalicza fraga. Tym razem 1 na 1 Queen of Pain. Nie dała rady, nie miała Enchantress przy sobie. Ale na dolnej linii Virtus Pro zdobywa wieżę, konkretnie właśnie Enchantress, która myślę w goldzie będzie stała całkiem nieźle. 330 golda na minutę. Lifesteal obecnie na pierwszym miejscu. Zastanawiam się, czy Magina po drugiej stronie też nie idzie w Midasa. Ale nie. On idzie najprawdopodobniej, chociaż nie wiadomo, na razie Ring of Health. Na pewno będzie Battle Fury. Czy przed butami, czy po butach, to się okaże. Bardzo możliwe, że przed, bo raczej nie planuje za bardzo schodzić z tej linii. To jest heros, który niewiele może zrobić, zanim się nie rozkręci, zanim się nie rozpędzi. Także statycznie farmimy i zdobywamy wszystko, co się da, po to, aby farmić dalej, aby zdobyć Battle Fury i skakać między spotami. Środkowa linia, konfrontacja po raz kolejny. Ale Queen of Pain ma tego blinka. Może przed tym Rocket Barrage'em w każdym momencie zblinkować, uciec. I tak właśnie robi. Zerknijmy, jak w ogóle wyglądają wykresy. Gold. Na korzyść Radiant. Dzięki tej wieży głównie, dzięki First Bloodowi oczywiście również. Ale doświadczenie. Na korzyść Dire. I tutaj przemawia też za tym ta Enigma, która sobie swobodnie farmi w lesie. Ma obecnie szósty poziom, także jest Black Hole. Czy ona będzie chciała go wykorzystać? Ona, on, ono. Kto wie? Co ona tam ma? Wiadomo gdzie? No obecnie idzie na górną linię. Jest tam Darkseer, ale... no, on się trzyma dosyć bezpiecznie, co prawda. Nie ma wizji, nie ma warda, nie wie gdzie się tam czają ci mroczni. A oni cały czas we czwórkę, we własnej dżungli. Tymczasem nam idzie po raz kolejny. Jest rakieta, która leci prosto w Queen of Pain. Ona nic sobie z tego nie robi, wie, że to jest pierwszy level, już zostanie parę razy po twarzy, także nic się nie obawia, wie, że nie ma co uciekać za daleko, ale tymczasem przybiega tutaj Enchantress, jednak zostaje bardzo szybko skontrowana, ginie od Gyrocoptera. Ultimate of Queen of Pain, jest Leshrak, on ginie również od Gyrocoptera, to jest double kill, to jest... oj, to byłby triple kill, ale Rubik zalicza tego ostatniego right clicka. Mimo wszystko Gyrocopter ginie, ale ten cały gang bardzo nieudany ze strony Virtus Pro. I punkty na korzyść Mousesport, kolejne punkty, a Magina dalej farmi sobie spokojnie na topie. No i ma te buty. Także buty, ale czy gołe buty i Battle Fury, czy tredy, a potem Battle Fury to się zaraz przekonamy. Obydwa teamy grają teraz na ślepo. Nie widzę żadnych wardów. Chociaż wydaje mi się, że ktoś się powinien mieć, tak, Leshrak je ma. I Rubik też je ma. Także czekałem tylko na odpowiedni moment, aby zejść z linii, aby mieć to możliwość, żeby je gdzieś położyć. Obecnie obydwoje pracują nad tym, aby ich karierzy mogli sobie spokojnie farmić. Tudzież gangują mid. Jak to chyba Rubik chce zrobić? Jest rakieta, jest Rubik i jest też Shadow Demon, ale on jest chyba ciut za daleko. Queen of Pain w zasięgu, wiesz, że zjada rakietę. Myślę, że te dwa creepy sfarmi i tyle. Rubik ma Shadow Strike, ale to jest tylko pierwszy poziom, także nic wielkiego. Tymczasem Lifestealer już pracuje nad tą drugą wieżą. Zresztą Leshrak i Enchantress również. A Leshrak i Enchantress, jak wiemy, to jest obecnie jedno z najlepszych połączeń, jeżeli chodzi o niszczenie, wiesz. I mamy ósmą minutę. A Tier 2 Tower po stronie Mousesport spada na dolnej linii, tymczasem na środku Queen of Pain, masa damage'a, jest ultimate od Gyrocoptera, ale zbyt wolno spada z nieba, aby ją zabić. Niemniej jednak Darkseer zginął w tym wszystkim.
Queen of Pain blinkuje się, ile może ta rakieta leci, dosyć niby wolno, ale jednak kiedy leci w ciebie, to wcale nie wydaje się tak wolno. Kiedy leci w kogoś innego, to troszkę zawsze się wydaje wolniej. Ale głupoty mówię. Żyrokopter, paletredy, to będzie następny item, jaki będzie tworzył. Już jest bardzo bliziutko. W zasadzie praktycznie już ma. Queen of Pain nie ma ten sam zestaw. Butelka myślę, że jest wysłana właśnie przez kuriera do napełnienia, tak jest. Także Queen of Pain po napełnieniu tej butelki ma ultimata gotowego. Gdzieś tam może pójść, może być to górna linia, może być to w zasadzie też dolna linia, bo mają bardzo fajnie założone wardy. Szczególnie ten przy tym Secret Shopie wiedzą, że zdobyli te dwie wieże, wiedzą, że zdobyli Tier 1, Tier 2 i teraz potrzebują wizję, czy mouse się kręci i gdzie się kręci tutaj na dole. Mają też wizję na... bardzo fajne to jest, bo zapewnia bezpieczeństwo Lifestealerowi, który stiluje w tym momencie Enchanty od Mouse Sports. A dzięki tym dwóm wardom może to robić bardzo, bardzo bezpiecznie. Tymczasem Fata nie odpuszcza, on cały czas uprzykrza życie Queen of Pain, ona ma teraz 220 HP, rakieta na pierwszym poziomie nie zabije, no ale dosyć mocno zrani. Kłopka teraz dostaje butelkę, ale myślę, że całego życia to ona sobie nie zregeneruje. Chociaż ma teraz, widzę, healing salva, także już będzie full i będzie gotowa do akcji. Chyba, myślę, powiedziała to przed chwilą na tym speaku. Enchantress z Leshrakiem, ekipa gangująca już się zbliża, mają smoka. Myślę, że za sekundę zaatakują Fatę. Jest Shadow Strike, ale Fata bardzo agresywnie atakuje na wszelkie próby odpowiada na wszelkie próby gangu na jego osobie. Pojawia się od razu Rubik, Shadow Demon z DD. No i nikt nie ginie. Panowie postraszyli się troszeczkę spellami. I tyle z tego wyszło. Zerknę tylko, czy wszystko jest ok. No, ok. Mamy też dwa wardy w tej samej pozycji, po stronie Raiden i po stronie Dire. Także dużo akcji nam idzie. Obecnie się dzieje, jest dużo wizji. Queen of Pain przyjmuje po raz kolejny tę rakietę ze spokojem. Kuroki, Fata i Alex, oni próbują podchodzić cały czas pod ten Tier 1 Tower. Być może teraz im się to uda. Queen of Pain cofnięta, dużo, dużo damage'a i to wystarczyło. Nie zdążyła się nawet zblinkować, mimo że tego blinka miała. Teraz Disruption na Rubiku kończy jego życie. Chociaż nie do końca rozumiem, skąd ten Disruption się w tym momencie wzięło i czy to był dobry pomysł Alexa, ale to nie jest ważne. Ważne jest, że Fata jest teraz terapatak, odpala swojego cooldowna, który trafia całą trójkę Virtus Pro, ale to nie pomaga mu przeżyć. Oni za to żyją ciągle. Zabili go i starają się, myślę, zdobyć ten Tier 1 Tower, gdzie jest tylko Enigma, przy czym ona ciągle ma Black Hole i ma też mechanizm, co jest bardzo ważne. Mimo wszystko nie ma tutaj żadnego innego herosa, którego tym mechanizmem mogłaby poleczyć. Queen of Pain zmienia linię, idzie na górę, przeszkodzi trochę maginie w farmie. Jak wygląda gold per minute? Lifestealer 500, magina 416, także układa się to dobrze. Na korzyść oczywiście, że tak powiem, zielonych, świetlistych, Radiant, Virtus Pro. Takie cztery określenia przychodzą mi do głowy. To jest doświadczenie, to jest ciągle na korzyść Mousesports. Ale gold, jak widać, na korzyść Virtus Pro. Jest kurier, który sprawia, że maginie brakuje jeszcze tylko jednego przedmiotu do Battle Fury. Także myślę, że w okolicach 14 minuty te Battle Fury powinno być już na jego pokładzie. No to po drugiej stronie na Lifestealerze mamy Armlet, on ciągle farmi Enchanty od Mousesports. Znaczy nie, że niby prawnie im się należą, ale są po ich stronie. Tymczasem chyba Mousesports zdaje sobie z tego sprawę. Na smoku trójka Intelligent Herosów idzie, ale Lifestealer, o, nie dało rady, nie dało rady, nie był odpalony Rage i to był chyba jego największy błąd w tym momencie, bo mógłby odpalić Rage'a i się teleportować, jednak tego nie zrobił. Teraz odpala Rage'a i próbuje ich zabić, ale nie wiem, czy ten Black Hole był potrzebny. W każdym razie zabezpieczył zabicie Lifestealera, no i we czwórkę sobie z nim poradzili. Jak wygląda też net worth, mnie to bardzo interesuje. Lifestealer, no, podobnie jak gold per minute. Ale spójrzmy na to, że następne trzy pozycje to jest trzech graczy Dire i oni mogą mieć bardzo duży wpływ na rozgrywkę. Nie zapominajmy o tym, że Żyrokopter to też jest całkiem mocny carrier, szczególnie w tym mid-game'ie, czy też takim mid-late-game'ie. Jeżeli się rozpędzi, jest bardzo ciężki do powstrzymania z tym całym AOE damage'em, jaki ma.
Queen of Pain. U niej bieda na pokładzie, ale leci do niej kurier. Ogre Club. Także zobaczymy albo anime, albo BKB. Patrząc na drugą stronę, wydaje mi się, że to będzie BKB. Tam jest naprawdę sporo tych magicznych rzeczy. Od Rubika, od Żyrokoptera, Malefic od Enigmy i oczywiście Disruption i nie tylko od Shadow Demona. Dwóch graczy na mapie już ma Ultimate na drugim poziomie. To jest Żyrokopter i to jest Lifestealer. Żyrokopter i Magina oczywiście. A Lifestealer również dołączył do tego grona. Przed chwileczką. Przy czym jak u Lifestealera i Maginy nie jest to tak super istotne, tak już Żyrokoptera to może sporo namieszać. Po raz kolejny tutaj rakieta trafia w Queen of Pain. I Mousepaw zabiera się za ten Tier 1 Tower, ale nie wiedzą, że tu jest Leshrac i Enchantress, przy czym już właśnie wiedzą, bo się pojawili, wyszli przed wieżę i nie wiem, czy nawet nie będą chcieli podejść pod Tier 1 po stronie mrocznych, ale teraz fantastyczny cooldown! Queen of Pain nic nie jest w stanie zrobić, teleportuje się w to wszystko, Lifestealer odpala Rage'a, zaczyna siekać fatę, fantastyczny Vacuum Replika i to jest moc Virtus Pro i kompozycji Herosów radzą sobie fantastycznie w tej konfrontacji, jest double kill na Enchantress. Ona już zaliczyła w tej grze sporo killi. Myślę, że ten Tier 1 Tower zaraz również pęknie. I punkty na korzyść Virtus Pro. Chociaż Mousesports polega też na jednym. Oni może się angażują w teamfighty. To nie było co prawda z ich strony rozpoczęcie. Ale nawet jeżeli się angażują, to Black cały czas gdzieś tam na górze farmi, cały czas stara się rozpędzić, ale to mu nie wychodzi w momencie, kiedy Lifestealer ma Midasa i rozpędza się jeszcze bardziej, łapiąc fragi i asysty na teamkillach. Tymczasem jest Black w tarapatach właśnie, ultimate na nim użyty przez Queen of Pain i Shadow Strike, to wystarcza, aby zginął, także układa się to całkiem nieźle na korzyść Virtus Pro oczywiście. Mimo, że statystyki pokazują 8-8, to statystyki, że tak powiem, bardziej miarodajne, czyli Gold. 3000 przewagi na korzyść Virtus Pro. Doświadczenie, jak widać, również idzie w stronę Virtus Pro, ale nie tak bardzo, jakbym się spodziewał, bo na razie dalej przeważa Mousesports. Także jeszcze oczywiście daleko do końca i no, w sumie nie tak łatwo powiedzieć, kto ma przewagę. Rubik ma tego Ayonshella, także Ayonshell na Ayonshella będzie nam idzie konfrontacja tych Ayonshelli. Leshrac na topie z Enchantress, to jest ten duo, które niszczy wieżę i niszczy je po raz kolejny. Kolejne 1300 golda mniej więcej na korzyść Virtus Pro. Ale we dwójkę, trójkę już chyba nie są w stanie zrobić nic więcej. Ten Tier 2 Tower to byłoby za daleko. Enigma, 1200 golda odłożone, bardzo prawdopodobne, że to będzie Dagger, ale on się chyba oddali zaraz, jeżeli teraz ta trójka sobie z nim poradzi, wiedzą, że Enigma ma Black Hole'a, nie mogą wszyscy wejść w jedno miejsce, pojawia się tutaj Black, sieka Enchantress, ona próbuje się healować, ale od dołu idą kolejni mroczni, jest Kurok i jest Koldown odpalony przez Żyrokoptera, Leshrac pada pierwszy, Queen of Pain po raz kolejny, jej Blink nie pomógł i również w tym wszystkim ginie. Mouse reaguje bardzo szybko na to, co się dzieje, bardzo szybko. Cała piątka schodzi się do jednego miejsca, ale nie zapominajmy o tym, że tutaj też Lifestealer robi podobne zadanie do Maginy, czyli jest na offlane'ie i nawet jeżeli go team przegrywa, to ona tym offlane'ie radzi sobie całkiem nieźle, jak widać, że Żyrokoptera zaraz chyba rozszarpie na strzępy, chociaż nie, są właśnie te dwa teleporty, bardzo szybka reakcja ze strony Mouse, ale stoicki spokój Lifestealera pozwala mu wejść w creepa, który tutaj ma nad sobą znaczek literki V, czyli bardzo mnie lubi. I to pozwala mu uciec. Także Lifestealer spokojnie zabezpieczony. Pamiętajmy, że Black wcześniej zginął. W ogóle to mnie też ciekawi, jak wyglądają kill deaths. Rzadko na to patrzymy, bo czasami to może być bardzo interesujące. Żyrokopter 8 na 4, Lifestealer 0 na 1, Magina 0 na 1. Także oni spokojnie sobie farmią. Ich gold per minute jest oczywiście najwyższy ze wszystkich. Jednak ten Midas, on daje tą przewagę właśnie Lifestealerowi. Chociaż levele mają te same. Dawno nie patrzyliśmy na przedmioty. Jest ten mechanizm, jest Midas, Armlet. Oczywiście mechanizm jest po stronie również Virtus Pro na Draxirze. Dramy na Enchantress. Jest Blink na Rubiku.
jest oczywiście Battle Fury. No, Maginie tymczasem nie będzie chyba Black Hole'a, bo została właśnie zabita Enigma przez Queen of Pain. To do niej należał ten ostatni right click. I teraz jest okazja dla Virtus Pro. 40 sekund bez czarnej dziury, 40 sekund bez tego ultimata, który mógłby przerwać ich push, a push będzie okropny, jest tu Leshrac, jest masa creepów od Enchantress. Żyrokopter próbuje ratować sytuację i całkiem nieźle mu to wychodzi, bo ten Kodam zabija wszystkie jednostki w okolicy poza Herosami. Został tylko jeden troll, który właśnie też ginie. No i wytrzymali to obleżenie chyba. Zostało jeszcze 15 sekund do przetrzymania, zanim Enigma wróci. Black znowu spełnia swoją rolę, gdzieś tam dalej farmi. Całe doświadczenie na górze dla niego idzie. Popycha troszeczkę linię. Ta wieża jest dosyć mocno teraz obijana, ale wieża nam idzie, jednak zostanie przez Maus odpuszczona i to są punkty dla Virtus Pro, to jest gold dla Virtus Pro. Black nie da rady przecisnąć tej wieży, blinkuje się i powinien sobie spokojnie wrócić. Niemniej jednak ona została zbita do mniej więcej 1/3 HP. Także myślę, że Black całkiem dobrze spełnił swoje zadania. I wraca do farmy. Typowe życie, kariera. Przewaga w goldzie utrzymuje się na korzyść Virtus Pro. Obecnie około 4500. Doświadczenie, no już niemal było na zerze. Teraz znowu 1000 przewagi dla Maus Sports. Oni podchodzą pod tą dolną linię, ale chyba jednak nie chcą się zaangażować za bardzo. Wiedzą, że to jest zbyt niebezpieczne. Bez Blacka jeszcze rozwiniętego i szczególnie bez Enigmy z mechanizmem i z Black Hole'em to nie jest dobry pomysł. Ona jednak nie pójdzie w Blink Daggera. Jest Ogry Club. Także BKB, no nie ma innej możliwości raczej. A Queen of Pain, o, nic nowego, niestety nic nowego, jej się zdarzyło tam parę razy zginąć, dokładnie 5. No ale nie było łatwo, była bardzo ładnie gangowana przez Team Maus Sports. No oni teraz na smoku próbują złapać Lifestealera, który się teleportuje po raz kolejny bez odpalania Rage'a, ale tym razem to wystarczy. Jest na dolnej linii, gdzie wraca do farmy, wraca do przepychania linii. Tymczasem Leshrac troszkę za daleko się zagalopował, ale Żyrokopter w obawie przed tym, co może znajdować się nieopodal, nie decyduje się na zabicie go, a myślę, że byłby w stanie to zrobić. Swoją drogą ma już te BKB. Ja, że bardzo dobrze dla niego. Czy ktoś jeszcze ma BKB? Nie, ale Lifestealer ma Desolatora. To jest masa damage'a z right clicka. Queen of Pain. Myślę, że zaraz zostanie wstrząsu mózgu. No ale tam jeszcze coś zostało w tej głowie. Radiant's middle tower is under attack. Górna wieża, Black dalej popycha tą linię, tym razem wieża chyba padnie, nie ma glyfa, nie ma kto się teleportować, oni angażują się w akcję na midzie. Alex jako pierwszy target, Vacuum trafia i jego, i Rubika, ale on używa na swoje Disruption, to niestety przedłuża jego życie tylko o 2 sekundy. Tymczasem Black już na high groundzie, czy są portale, raz, dwa, trzy portale są po stronie Radiant i na pewno będą bronić tej wieży. Santa jako pierwszy się teleportuje, ale to może być mało, on nie ma w ogóle many. I Black dalej harasuje tą wieżę, jest bardzo niebezpiecznie po stronie Radiant. Nie wiem dlaczego nikt się więcej tam nie teleportuje, dlaczego, bo zabijany jest Roshan. Także być może nawet oddadzą tą wieżę na korzyść Roshana. Myślę, że szybki Roshan i teleporty zaraz ruszą. Santa na razie już był w stanie to obronić po tym, jak poszedł na chwilę do źródełka. Także wieżę mają, co prawda mocno zharasowaną, ale mają też Aegisa i to jest bardzo, bardzo ważne. Którego zjadł kto? Zjadł. Zaraz do tego wrócimy, bo Queen of Pain jest teraz po raz kolejny obijana przez Żyrokoptera i Rubika. Rakieta znów w nią leci, ale chyba niewiele z tego będzie. Na razie blink do kolegów, jest też Leshrac, któremu nie udało się po raz kolejny przerwać tej rakiety. A Aegis sama Lifestealer. Czyli nic dziwnego, net worth, proszę Państwa. Niemal równy Lifestealer, nawet Magina go przeskoczył. 16 level Maginy, także delikatnie wychodzi na prowadzenie. To jest właśnie to, niby Lifestealer ma Midasa, także Midasa, zawsze to mówię w obydwu wersjach, nie wiem czemu. W każdym razie niby go ma, ale to nie pozwala mu do końca zdobyć przewagi, gdyż Magina ma po prostu Blinka i ta mobilność pozwala mu na jeszcze lepszą farmę niż Lifestealer, nawet z Midasem. No powiedzmy, że jest taka sama w tym momencie. W
akcjach oboje byli podobnie zaangażowani. Tymczasem tymczasem Gida od Queen of Pain zmierza w kierunku Rubika, który ma jak zwykle drgawki na pauzie. Jest też Leszlak, który unosi ręce. Chyba razem tańczą, aczkolwiek będzie to taniec śmierci. Nadchodzi też Black. Mało i meta gotowego. No ale obydwoje tutaj gracze Virtus Pro mają sporo many. Niemniej jednak, jeżeli Queen of Pain żyje Ultimata, to Kuroki możesz do tego nie przetrwać. Pojawia się jednak Enigma bardzo, bardzo szybko i Leszlak ginie od trzech lightkicków plus właśnie Ultimata, którego również używa Queen of Pain. Ginie w tym wszystkim Rubik, ale... chciałem powiedzieć Timmy Wild? Queen of Pain! Ucieka Blinkiem. No i mamy 1-1. Fata. Teraz on przejmuje tą farmę na dolnej linii. Jest BKB. 2000 goldów odłożone. Zastanawiamy, jaki będzie kolejny item. Czy to będzie Dominator, czy to będzie jakaś Yasha, być może prosto w Butterfly'a. No, są różne możliwości. Tymczasem Virtus.pro zajmuje się tą drugą wieżą na górze. Odpalony glyf po stronie Mausports. Wieże zdobywają Lifestealer. Tak jest. Zalicza dodatkowe około 500. I znowu za Majdasa. 3300, teraz Enigma nie jest w stanie nic zrobić, musiałaby odpalić Black Hole'a, żeby zatrzymać Lifestealera, ale tego nie zrobi i ginie. 45 sekund bez niej jest Mausports i to może być okazja. To może być okazja dla Virtus.pro do tego, aby wejść na high ground, aby pozbyć się tej wieży. I chyba tak robią, chociaż Rubik teraz przesuwa Lifestealera dalej w głąb ich bazy, tak żeby reszta mogła sobie z nim poradzić. Niemniej jednak wycofanie taktyczne ze strony tego pana. Jest teraz cała piątka Virtus.pro. Queen of Pain brakuje many, nie ma za bardzo jak jej w tym momencie uzupełnić. Także no nie zobaczymy komba z jej strony, tym bardziej, że Ultimate jeszcze nie jest gotowy. Tam 38 sekund cooldown, Enigma wstaje za 8 sekund i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby w tym momencie podchodzić pod ten high ground. Tym bardziej, że brakuje many. Ten żyrokopter, który rzuca ten cooldown, jest absolutnie perfekcyjny do tego, aby Virtus.pro musiało się wycofać. I tak właśnie robi. Nie wiem, czy jest jakikolwiek sens jeszcze w staniu pod tym, pod tą górną linią. Chyba zdają sobie z tego sprawę, że nie. I będą się wycofywać, tylko z farmą jeszcze trochę creepów, ale tutaj widzę Ward, który będzie dokładnie pokazywał to, jak będą wracać. No, Magina. Spokojnie. Ma już Mantę, ma Vladimira. I ma Battle Fury oczywiście, także farmi bardzo, bardzo mocno. Pojawiło się akurat Invisibility, które to wziął. A że po drugiej stronie nie ma żadnego Gema ani Wardu w centrze, z tego co widzę, to Magina może zaskoczyć. Niemniej jednak on decyduje się split pushować. W momencie, kiedy oblężają twoją bazę, kiedy reszta twoich ziomków gdzieś tam próbuje coś bronić albo tylko grać na czas, ty pushujesz inną linię, gdzie nikt ci nie zagraża i zdobywasz i golda, i expa, i to jest bardzo dobra zagrywka. Jednak musisz mieć TP, którego właśnie Black ma i właśnie używa. Bo Virtus.pro wycofał się i było niebezpieczne. Dla Maginy oczywiście. Enchantress z Forstaffem. Taki impetus na 2000 yardów, zawsze fajny. Czemu nie? Jest taka możliwość. Tym bardziej, że to jest Magina. Chociaż po blinku impetus nie trafia z tego co kojarzę. Jest Aegis na life, tyle że 2800 golda. Jaki będzie jego kolejny item? To mnie też zastanawia. Zerknąłbym jeszcze raz szybko na przedmioty. Nic specjalnego nowego poza tym, że Queen of Pain ma Black King Bar. Już nie powinna tak dużo ginąć. No i rzeczywiście zatrzymało się na tych 5 zgonach wcześniejszych. Rubik ma z Queen of Pain. Roshan wstaje za 5 minut, także minutę jeszcze ma tylko Lifestealer na Aegisie. Myślę, że nie da rady go wykorzystać. W każdym razie nic się na to nie zapowiada. Black już jest w tym momencie, kiedy samą Mantą może harasować bardzo, bardzo mocno. Kilka hitów wystarczy, aby takiego Leszraka wyczyścić dosyć mocno z many. Przy jego attack speedzie oczywiście.
mówię o Attack Speedzie Maginy, rzecz jasna. Żyrokopter, iluzja, jest ten Eagle Song, tak, czyli idzie w Butterfly'a. To będzie sporo AOE damage'u z right clicku i nie tylko z right clicku oczywiście, bo o tym cooldownie nie wolno zapominać. A Black teraz próbuje robić to, co robił poprzednio, jednak w tym momencie jest dwójka, nawet trójka, bo gdzieś tam dobiega jeszcze Darkseer na jego linii. I Black wie, że musi się wycofać, nic tutaj nie osiągnie. Za to, co robi w tym momencie Lifestealer? No właśnie jest tutaj. Okej, okay. I ma Dedalusa. Także krytyki będą sążne. Krytyki będą tłuste. Zobaczymy, kto je przyjmie. A kto ich uniknie. Enigma ciągle bez Blinka, ale za to z Black King Barem. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten Blink mógłby niewiele pomóc. Virtus Pro to jest doświadczona drużyna, oni raczej nie pozwolą złapać się w pięciu, a jeżeli nie pozwolą złapać się w pięciu, to będą mieli okazję do tego, aby ten Black Hole został przerwany na przykład przez Darkseera, na przykład przez Enchanter z Forstaffem, na przykład przez Leshraka. A także Black King Bar będzie w tym momencie lepszą opcją dla Enigmy, bo będzie mógł tego Black Hole'a, będzie mogła tego Black Hole'a utrzymać. Na to Santa ma i mechanizm, i pipa, także jest bardzo ważnym herosem w tym momencie po stronie Virtus Pro. Jeżeli on zostanie zlockdownowany ze 100 do 0 i nie odpali niczego, to będzie bardzo, bardzo duża strata i może tak się zdarzyć, bo teraz na smoku czwórka, dwa blinki i Santa traci życie, nie będzie pipa, nie będzie mechanizma, chyba że jest buyback, ale buybacka nie ma, także 50 sekund bez tego gracza, 50 sekund bez jakże ważnych itemów teamowych, ta wieża ginie w ciągu 4 sekund. I teraz mają jeszcze 40 graczy Mousesports, aby wbić na ten high ground, aby przebić się przez ten tier 3 tower, gdzie już czeka Lifestealer. On ma masę right clicka, ale nie wiem, czy będzie miał okazję poklikać, że tak powiem. Jeżeli nikt mu nie pomoże, ci supporci, to oni tutaj mają to wszystko rozegrać. Teraz będzie bardzo ważne pozycjonowanie. Tier 3 pada, te reakcje chyba zostały odpuszczone. Wiedzą, że jeżeli przegraliby ten teamfight, to praktycznie przegraliby też całą grę. Odpuszczają tą linię, mówią sobie, dobra, najwyżej ją stracimy, ale w międzyczasie Enchantress splitpushuje top. To może być jakieś rozwiązanie, aczkolwiek wątpię, żeby Mousesports tego nie zauważyło. Zaraz tym top pewnie obronią. W każdym razie mają mele reakcje, osiągnęli swój cel. Chociaż teraz Lifestealer wychodzi gdzieś do przodu. Disruption na Shadow Demonie. Zdążył się teleportować Rubik. Shadow Demon co prawda padł. Enchantress. Ściągnięta Vacuumem? Vacuumem od Rubika oczywiście. I w tym momencie ginie, także 13 do 13 jest. W 31 minucie nie ma Raxów na środkowej linii po stronie Virtus Pro, ale oni szybko zaczynają counter push. Right click ze strony Queen of Pain, Żyrokoptera. Black wychodzi trochę do przodu, on teraz nie ma Blinka, ale jest Enigma! Łapie wszystkich czterech! Virtus Pro dało się złapać i to będzie kara dla nich, to może być nawet gra! Fantastyczne zagranie pasa, perfekcyjnie zaskoczył ich, nie wiedzieli o tym, że ma Blinka, zresztą my też. I to jest, myślę, w tym momencie już bardzo ciężka sytuacja dla Virtus Pro. Maus zmierza środkową linią, 58 sekund, 57 bez Lifestealera, czy on ma buybacka, gdzie jest mój magiczny przycisk, który to był? Myślę, że ten, także jest, Lifestealer ma buybacka, no i raczej na pewno go użyje, bo czemu nie? Ranger akcje padają. Nie mogą co prawda pocisnąć, że tak powiem, dolnej linii, bo tam jest jeszcze tier 2 na dole, ale tą górna padnie, Lifestealer jednak się nie wykupi. Jednak się chyba nie wykupi, o dziwo. Okej. Okay. Linia pada. Radiant z tym nic nie robi. Także bardzo, bardzo przekonująco gra w tym momencie Mousesports. Bardzo ładnie sobie poradzili. Myślę, że teraz jeszcze Roshan trafi do Maginy. Ten Purman Shield zostanie zastąpiony dosyć fajniejszą tarczą, Gisem konkretnie. Takim Gisem, myślę, jaki zdobyli gracze IG na Internationalu w sierpniu, jak sobie przypominam, takie było trofeum, myślę, że lepszego sobie nie można wymarzyć. Aczkolwiek
Black chyba go jeszcze jednak nie zdobędzie. Virtus Pro zdaje sobie sprawę z tego, że to jest następny krok, jaki powinni zrobić, gracze Mousesports powinni pójść na Roshana. Ale Mousesports zdaje sobie z tego sprawę, że Virtus Pro zdaje sobie sprawę z tego, że powinni pójść na Roshana. Więc sami na niego idą i to może być ich koniec. Konam rzucony troszeczkę za blisko. Niemniej jednak trafia w Enchantress, odpalone BKP i na Queen of Pain i na Żyrokopterze, i odpalona ściana i oczywiście Sonic Wave. I radzi sobie z tym oczywiście wszystkim Mousesports całkiem nieźle. Chociaż Roshan padł dla Radiant, ale no zresztą to już nieważne. Jest GG, jest 1-0 i dzisiejszego wieczoru wygrywa Mousesports w pierwszej grze dzisiejszego dnia w The Defense. Zaraz widzimy się na grze numer 2, grze z udziałem Didi, Dota i Gamers University. Prosto z Ameryki Południowej, z Peru. Zostańcie z nami, ze mną, z nami, z Ion Roshan.